I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. W poprzednim odcinku... O kurwa. Ej, nie mogę cię złapać na tym miejscu. Chodź tu. Trochę sprawiedliwości. W ostatnim odcinku udało mi się znaleźć najbardziej trudny dla mnie do zdobycia artefakt. I to wszystko dzięki wam. Ale śmiesznie. Fajnie. Aha. Wybuchowe... Wow. Jakiś penis. To jest... Sutek. Jakby był na was jakiś fajny moment, żeby was rozwalić łatwo. Moment. Sposób na to. Nie wiem, ja i tak najlepiej będę rozwalać, bo najszybciej to trwa. A jest najbardziej opłacalne. Super. Na dole jeszcze was jest w cholerę. To już widzę, co tu mam zrobić. Muszę to przesunąć w to. Już nie wyj tak. Byłem pewny, że to go przygniecie. Już, no dobrze. Ostatnio, siedząc sobie na YouTubie, oglądając różnego rodzaju dobre let's play'e u dobrych zagrajmerów, po długim takim rozmyślaniu stwierdziłem, wiem, że to może zabrzmieć dosyć mocno samolubnie, ale ja ostatecznie stwierdziłem, że ja jestem jednym z tych nielicznych prawdziwych let's playerów. Bo ogólnie let's player to... Zagrajmer, bo let's player to jest z angielskiego, ale zagrajmer to nie jest ktoś... What? Really? Ale numer! Ale go zrypałem. Zagrajmer ogólnie to jest ktoś, kto ma swoją ulubioną grę i chce ją przedstawić swoim widzom, żeby wywołać w nich taką samą sympatię, jaką on darzy daną grę. Natomiast to, co my mamy dzisiaj, to jest człowiek, który kupił sobie grę najnowszą i po prostu nagrywa ją, żeby dana osoba była w stanie ją szybko obejrzeć, ponieważ jest zainteresowana danym tytułem i chce go obejrzeć. Czy ja to mogę tak jakoś przekopać tutaj strasznie daleko? Zaraz zobaczę. I nie ma w tym nic, to są jedynie reakcje, ja to tak nazywam, że to są reakcje z elementami gameplaya z danej produkcji. Bo dla mnie w tym nie ma nic właśnie takiego let's playerskiego, tam nie ma czegoś takiego, że o, grałem w tą grę, chcę, ona może być dosyć kiepska, ale ja ją lubię, dlatego postaram się ją jak najlepiej ją przedstawić wam, żebyście też ją polubili. Bo tak powinien funkcjonować każdy let's player, on powinien właśnie zachęcić gracza daną produkcją. Natomiast jak dzisiaj oglądam takich, no niestety też uwzględniam markę playera, bo on też nie jest według mnie let's playerem, chociaż już się do niego lekko zalicza, ale tacy dzisiejsi let's playerowie, owy PewDiePie czy coś, Yami masz, wszyscy tacy let's playerzy, super, coś tam, uga buga, oni nigdy jeszcze chyba nie mieli serii, którą by znali. Nigdy nie było jeszcze chyba, że żadnej gry nie nagrywali w taki sposób, że ową grę znają. Tam jest sekret, tak, widzę go. Jakby się tu dostać? Bo nie pamiętam dokładnie tego. To jest aż czempion. Tam jest, są jakieś wrota. Dobra, już wiem. Nie widziałem jeszcze na ich kanale żadnej gry, którą by wcześniej już znali i po prostu chcieli ją przedstawić widzom. Bo jakbyście nie zauważyli, taki John Garrett, taki Witchhaven, taki... no ja. My wszyscy nagrywaliśmy gry, które już wcześniej znaliśmy. Taki piękną frazę właśnie kiedyś powiedział na let's playu z gry Grouch John Garrett. Ja w tym momencie na pewno przerwę ten moment, gdzie tu się napieprzam i wstawię ten moment. Tak więc on będzie teraz. Ja nie rozumiem. Dla mnie ta gra jest taka przecież na fajnie się nagrywa. Naprawdę, to jest... taki odstresowywacz czysty, no sorry, grasz sobie i nawet jeśli się to wkurza, to jest śmieszne. No stary, gościu sobie chodzi na jednej nodze, odwala jakieś srogie grzyby i czerpie z to satysfakcję. Tu nie chodzi o to, że ta gra ma tyle błędów, w ogóle grafika już nie ta,
twórcy naprawdę pojechali po budżecie jakieś tam inne gówno, ale co mnie to obchodzi? W tej grze się świetnie bawisz, co z tego, że to niektórzy nazwaliby koszona, w ogóle gówno, jakieś tam inne głupie określenia, bo ta gra nie jest taka fajna. No ale jednak jest fajna, skoro ja w nią nagrywam, ja sobie ją nawet nagrywam, nie? A nie gram tylko tak, że wiecie, sobie pogram, ale się nie przyznaję, no bo ta gra to obciach. A co jest w tej grze obciachowego? Ona jest zajebista. Ej! No co to miało być? A więc, no jeżeli to wysłuchaliście, no to usłyszeliście prawdziwą prawdę. Gra, w której Grouch jest beznadziejna. Jest chujowa, ma pełno bugów, ale po prostu powiedział wprost, że mu się przyjemnie w nią gra i chce ją pokazać. To jest let's play. On po prostu stwierdził, że gra jest chujowa, ale mu się przyjemnie w nią gra i na pewno będzie fajna beka, kiedy będziecie ją oglądać. Dlatego czemu byście nie obejrzeli? No i dlatego ta seria jest taka genialna, ja ją oglądam kilkanaście razy, bo widzę tą finezję, tą przyjemność z oglądania. O, a to jakaś lepsza wersja tego ciecia? Masz. O! O nie! O nie! Może trochę się skupić. Au! Robisz dwa ataki, co? Kurde, ale mi życia zbiłeś. No kurde, ale mnie sięga. A jak oglądam takie osoby, jak na przykład... W większości przypadków właśnie let's playerzy nawiązała się moda, że reakcje twarzowe. Że ludzie niby lubią oglądać, jak ktoś nie zna gry, jest totalnie w niej beznadziejny. Jedynie chcą oglądać jego reakcje. I to jest właśnie smutne, bo ja nie chcę oglądać osoby, która... drze ryja, bo nie wie co zrobić i pierwszy raz gra w tą grę. Ja nie chcę czegoś takiego oglądać. Chcę obejrzeć let's playa z gry, która mnie zawsze ciekawiła i zawsze chciałem zobaczyć z niej profesjonalny let's play, gdzie mi koleś przedstawi na 100% daną rozgrywkę. O takie let's playe mi chodzi. Niestety nawiązała się przez pana PDPHE. Aha, muszę mieć grappling hook, żeby tam się dostać. Dobra. Moda, że gra nie musi być przechodzona dobrze, może być przechodzona beznadziejnie, na najgorszych możliwych sposobach, ale jeżeli będziesz drzeć ryja i pokazywać śmieszne reakcje, to wtedy będzie to dobry let's play. Gówno prawda, czegoś takiego nigdy nie powinno być uznane za prawidłowe, ponieważ w takim przypadku dana gra traci na tym, no bo na litość boską, jak bardzo beznadziejną grą był Deadpool. Deadpool ogólnie to jest taki kontrowersyjny superbohater, który jest półnieśmiertelny, jest eksperymentem naukowym i on jest po prostu walnięty w chuj. Jak się czytało w dzieciństwie komiksy Marvela, to no powiem szczerze, bardzo lubiłem tą postać. No i kiedy widziałem thriller do tej gry, że wychodzi gra głównie oparta na Deadpoolu, to byłem zachwycony, ponieważ z trailera, gdzie pokazywali elementy rozgrywki z gry, a to jest dobre właśnie zapoczątkowanie dobrej gry, jeżeli trailer pokazuje gameplay, to tam było widać, że to jest no taki trochę Devil May Cry, trochę nie Devil May Cry, ale jednak miał być slasher. Ja byłem tym zachwycony. Oczywiście okazało się, że gra jest totalnym gównem, które było po prostu mocno promowane, jak te Battlefieldy czy tam GTA-sy. Ale oczywiście PewDiePie to nagrał, no na litość boską nie uwierzę, że z własnej ochoty. I cały czas gadał, ale wiecie co? Może i ludzie mówią, że ta gra jest monotonna, coś tam, ale ja ją lubię, dlatego ją kupcie. To jest już ten moment, kiedy do niego dzwonią ci ludzie i mówią: ej, słuchaj, mamy beznadziejną grę, która nie chce się sprzedawać i reklamy i w ogóle wszystko nie pomogły, dlatego fajnie by było, jakbyś ją wypromował. 10 tysięcy w kieszeń, a on promuje. I teraz ludzie właśnie uważają, że taki Deadpool jest spoko, ponieważ nie zwracali przez komentarz PewDiePie'a na to, jaka jest naprawdę ta gra. Ta gra była monotonna, przechodziłeś ją na jednym rodzaju broni, nudne były inne rodzaje broni, no totalna beznadziejna. To był totalny szczyt skurwysyństwa i głupoty, jaki mógł zostać włożony do dobrej postaci. Beznadziejna produkcja na 100%. Ale przez to, że PewDiePie właśnie wykreował owy rodzaj let's playowania, gdzie się nie pokazuje gry, tylko się pokazuje swój ryj i odbyty własnego psa i się drze mordę, to w ten sposób właśnie magiczny gra ta zyskała na popularności tylko przez to, bo och, bo PewDiePie się przy niej śmiał i robił śmieszne reakcje do śmiesznych kawałów. Nie. Tak nigdy nie powinno być. To jest bardzo zła rzecz. Jak ja bym nagrywał tą grę, to ja bym
praktycznie tak jak Witchaven, kiedy nagrywał Rise of the Triad. Nagrał 5 odcinków i potem zauważył, że gra jest beznadziejna, no i po prostu pojechał po niej i przestał ją nagrywać. To jest dobry let's play. Pokazał wprost, że gra jest chujowa, bo Witchaven był, grał w Rise of the Triad oryginał i specjalnie właśnie nagrywał na ślepo, bo ta gra nie wymagała zbyt wiele od niego. Nagrywał ją na ślepo, na łatwym poziomie trudności, żeby po prostu ją pokazać, bo był jej ciekaw. On wprost powiedział, że był jej ciekaw i chciał ją po prostu zobaczyć. A taki PewDiePie teraz nagra sobie PewDiePie! I proszę nagle. Najgorsza gra, jaka może istnieć w jego darciu ryja i innych let's playerów, którzy podbierają właśnie od niego sposób komentowania, owe produkcje stają się właśnie genialne, bo oni je nagrywają. A to nie jest w żaden sposób argument na dobrą grę. O, się rozgadałem, naprawdę. Naprawdę, jeżeli chcecie obejrzeć... Kurwa, pamiętałem, że to upadło i właśnie niestety nie podskoczyłem. Tak w ostatniej chwili mi się to przypomniało. Niech to dunder świśnie. Dlatego ja sobie zapoczątkowałem taką zasadę. Jeżeli chcesz być let's playerem, nagrywaj gry, które znasz. Bo na przykład... Pamiętacie może moją na pewno serię z The Resident Evil 4? To była seria, która mi tak naprawdę genialnie poszła. Ale tylko przez to, że ja ją znałem na 100%. Ja tam pokazywałem śmieszne momenty, jak na przykład zabijam regeneratora nożem, jak Ashley odpierdala, coś tam. I tylko właśnie przez to, że dobrze znałem tą grę, wszystkie jej bugi i wszelkie przeciwników, jak do nich podchodzić, to ta gra, ten let's play oglądało się płynnie, finezyjnie, było naprawdę super. Ale kiedy mamy do czynienia, byliśmy do czynienia, kiedy nagrywałbym tą grę na ślepo, to ten let's play byłby beznadziejny. On według mnie byłby beznadziejny. Na pewno gimbusy by oglądały, że ahaha, on nie umie tu grać, nie może podnieść tego, coś tam, no i wiecie. What? O! Dobra. Łańcuch odchłani, kurwa. Ogólnie musimy zrobić coś takiego, bo wtedy jest dopiero podatny na... Ała, ła! No tak, on robi takie niefajne ataki. Tak, oczywiście. Ja na przykład grałem w Darksiders i znając życie, nie, miałbym tutaj, w tym momencie, autentycznie, miałbym tylko 3 kamyczki życia po 3 pokonanych bossach. Miałbym 2 paseczki furii i na pewno spamowałbym tylko jednym kombem, czyli tym. Jak ja nie lubię tego przeciw. O, tym kombem bym tylko spamował. Bo ja widziałem właśnie let's play'e na ślepo, właśnie kiedy graczy i właśnie oni tylko spamowali tym jednym atakiem. I to jest właśnie przykład gracza, który nagrywa grę pierwszy raz. Na litość boską. Ach. Czemu na przykład ludzie zajarali się tak bardzo Dark Souls i nagrywają go na ślepo? Nie! Dark Souls, jeżeli chcesz nagrywać, albo Demon Souls, co według mnie jest, to jest moje osobiste jednak zdanie, że Demon Souls jest lepszą grą. Czemu właśnie ludzie są strasznie zajarani tym, żeby nagrywać tą grę na ślepo? To jest gra, która wprost pokazuje, że jest w chuj różnych rzeczy. No. Dobra, i tutaj wezmę to. Dobra. To jest gra, która aż wprost ci mówi, że słuchaj, jest taka gra. Jak widzisz, jest tutaj 100% różnych sekretów i gra cię nie prowadzi za rączkę. To czemu na litość boską miałbym niby przechodzić ją na ślepo? Ale oczywiście, PewDiePie! Jakbyście nie zauważyli, PewDiePie, nagrywając Dark Souls, on przechodzi tą grę na trainerach. Jeżeli ktokolwiek oglądał tą grę wcześniej, no nie? To zauważy, że na aktualnym jego poziomie rozgrywki oraz przedmiotów, które posiada, nie powinien być w stanie dojść do momentu, w których jest. Na przykład nie powinien być... No bez zbroi na pewno nie jakiejkolwiek, no nie? Ani na dobrze rozłożonych punktach wytrzymałości i umiejętności i zręczności nie powinien być w ogóle w stanie zabić Orsteina i egzekutora... O Boże, jak on się nazywał, już nie pamiętam, ale zabójcę smoków Orsteina i egzekutora tego grubego. On nie powinien mieć w ogóle możliwości ich zabić. To świadczy tylko o tym, co się... No, to jest już teoria, ale teoria jest taka wśród fanów serii Dark Souls, że on przechodzi tą grę na trainerach, ponieważ no nie jest... Trochę nie bardzo tutaj pasuje to, że jemu się to tak udaje. On nie jest graczem, który...
by dawał sobie radę z taką produkcją. No, tak sobie pogadałem, oczywiście. Ale Travis, jak ty możesz nie lubić PewDiePie'a? Jeszcze, że oglądam go tylko dlatego, bo ja mu wysyłają te animacje do swoich let's play, które są genialne. Animatorzy, którzy mu to robią, są genialni. I to są różni akurat animatorzy, tak więc... Dobra, tam będę musiał się na pewno dostać. A czy mogę z tej strony już? Coś mi się wydaje, że tak. Zaraz, jak tu się... Boże, nie pamiętam, jak tu się bujało na tym. Jak tu się bujało? Co ja mam zrobić, żebym się bujał? Chyba nie mogę się bujać, co jest? A nie, muszę się umieć bujać. Bo będzie bieda. Nie no, mogę się tu dostać. Dobra, dobra. A nie, bo on w tą stronę będzie odskakiwać. Dobra, to zaraz ich tam zestrzelę i wezmę to, co mam tam wziąć. 15 minut, dobra. Tak, szybko to, szybko to. Kurwa, genialna gra, naprawdę. No nie! Dobra. Nie, ja się tam dostanę, nie ma chuja. A, no, okej. Tak więc tutaj fajnie, że było to, tylko nie zauważyłem. I ogólnie moda Let's Playera. Czemu Let's Player dzisiaj, w dzisiejszych czasach nie nagrywa gier, które lubi, tylko uwaga, nagrywa albo Minecrafta w dużych, masowych ilościach, albo nagrywa horrory. Albo gry przypominające horror. A tak nie powinno być. Oj, wierzcie mi, że nie powinno tak być. Let's Player powinien nagrywać to, co mu się do kurwy jasnej, pierdolonej podoba. Jeżeli mu się nie podoba dana gra, to po prostu jej nie nagrywasz. Co z tego, że one są nowoczesne i super nowe i kurde coś tam? To nie jest argument, żeby je nagrywać. Bo po co... Powiedzcie mi, po jaką cholerę miałbym nagrywać taką grę... Znaczy, są na pewno dobre horrory, które nagram sobie w przyszłości. Ale to tylko takie będą okazyjne serie. Na przykład nagram sobie Nightmare House 2, bo to jest taki shooter horror, no nie? Tak samo nagram sobie Fira 2, ale to też jest shooter horror. Nagram sobie Fira 1, także shooter horror. Czemu miałbym właśnie nie nagrywać tych serii? To są shootery, tak więc nie będę miał problemu z tym, że o nie, muszę się tu przestraszyć i pisknąć. A ja niestety nie potrafię krzyknąć normalnie, tylko zazwyczaj właśnie piszczę i to jest problem mój. Co mi się nie podoba, powiem szczerze. Tutaj... Pamiętam, że... Tam chyba? Albo tutaj. Gdzieś w jednym z takich lokacji... Był Abyssal Armor, który można pójść. Tylko ja sobie chyba nie przypomnę za bardzo, gdzie to było. Chociaż się postaram. Dobra, nie, jest 17 minut, jest luz. No, się rozgadałem. A naprawdę, dam w tym odcinku link do serii Johna Garretta z Groucha. I zobaczycie, jak to on pięknie mówi o tej grze. Znaczy pięknie. No ma bekę z tej gry totalną. I po prostu się bawi nią. I to jest dobry let's play. Witchhaven na Dailymotion też wyślę wam, jak nagrywa sobie kilka serii i tę serię zna i się po prostu jara. Odpierdala shity, bo na przykład robi głupie rzeczy, ale zna tą grę, jest świadomy w to, co gra, a nie po prostu, że kurde nagrywa sobie gierkę, która jest najnowsza, bo Battlefield 4, reklamy w telewizji nie pokazujące prawdziwej rozgrywki. Czy mogę to rozwalić? Mogę. Fajnie. A, ten artefakt czempiona chyba tam był. A nie, tu się wróciłem. Gdzieś był ten artefakt czempiona i ja się po niego chyba teraz będę mógł wrócić. W ogóle wiele sekretów będę mógł teraz odblokować dzięki właśnie temu grappling hookowi. Między innymi Abyssal Armor na pustkowiach, na tej pustyni. No, wiele miejsc będzie na pewno. A tu powinien być ten. A, on pewno jest na dole. Nie mam naprawdę na moim kanale serii, oprócz kalambur, nie no, taki joke. Nie ma na moim kanale serii z gry, w której bym już wcześniej nie grał, której bym wcześniej już nie nagrywał, nie byłbym świadomy w to, co gram i nie pokazywał jej na 100%. Champion.
Dobra. Champion, nie pamiętam ile tam był wart, ale na pewno wiem, że dużo. I tutaj to trzeba zjechać tym na dół. Możemy sobie przeciwników właśnie też tym przybliżać. To jest taki fan. Ja pierniczę! Ale was tu jest! Ale was tu nie ma! Dobra, porozdepczam was. Dobra. Jesteście spacyfikowani. Ej! Dobra, wy też chcecie, dostaniecie. Albo kanały na przykład, które się... Jeżeli robisz kanał z let's playami, możesz eksperymentować na przykład z różnymi rzeczami jak vlogi czy coś, ale jeżeli twój kanał to jest taka mieszanina vlog, tutaj jakieś PGA, tu już wiadomo o kogo chodzi, to wtedy ten kanał z let's playami zaczyna znikać. O. Interesująca lokacja. Ej! Kupi robaczku. Skręci ci kork! Ej! Co się by... Co się stało? No chodź. O Jezu, te robaczki. Kurwiają mnie. W kuriozalnych ilościach są rozmieszczone po całej mapce i... Baw się, no. Ja na przykład wiem, jaką grę lubię. No ej! Kurwa. Na przykład ja lubię tego Darksiders 1. Chcę go nagrać, ta gra jest w cholerę długa, co jest plusem, ale do nagrywania jest bardzo ciężkie. Ale nagrywam ją. Dlaczego? Bo ją lubię. No kurwa! Lubię grę. Dobra. A nie będę nagrywał na przykład takiego Darksiders 2, bo jest według mnie chujowe. Dobra, ja w tym momencie przerwę ten odcinek i jak się tam dostanę, to do was wrócę. Znaczy przerwę odcinek, zakończę. Tak więc do zobaczenia, na razie, pa! Party!